Ambrose. Bardzo mocno zbudowany jego przeciwnik, o, rzucił się czasami. Mocno Ambrose próbuje, a sędzia powinien zareagować, bo jest to za lato. No, agresywnie rozpoczął Piotr Turecki. No, myślę, że to jest na tej zasadzie finisher. Świetnie zbudowany. Mariusz, mocne ciosy. Łapał nogę. No myślę, że nie będzie puścić te nogi, bo tamten jest naprawdę mocnym zawodnikiem. Fizycznie wygląda. No tutaj sędzia znowu powinien zareagować. Tak, trzymał się go. Sędzia powinien wcześniej decydować, bo te ciosy, które tam spadają za... Oj, chyba Mariusz jest trafiony. Chyba jest trafiony. Tak, uciek teraz do parteru, po to, żeby uciekł. Te ciosy nie pomogą, bo na pewno... Czyli Piotrek Turecki widzi, co się dzieje, bo... No wykorzystuje to i no jest problem, duży problem. Od siebie tego się proszę o przygotowanie się do zaciągnięcia linii. Obrócił go sobie w tej chwili, nie kontroluje Mariusz tego, co się dzieje na ringu. Strasznie w tej chwili nieciekawa pozycja. Mariusz tylko siłowa woli i tam jest, ale sędzia powinien dotrzeć. Koniec, tam próbują, tak, to była reakcja jednego z braci, tak. Nie agresywna w stosunku do niego, odsunąć go od tego. Tak, w ferworze walki zawodnik. To są emocje, tu nie ma co mówić. To są emocje. Generalnie narożnik rzucił ręcznik. No, tu Maciej jest bratem, no i zareagował tak, jak zareagował. No niesłychane, no nie spodziewaliśmy się chyba takiego zakończenia kariery. No Piotrek Turecki ruszył rzeczywiście na Mariusza od samego początku. Ja myślę, że te pierwsze ciosy, które zadał, one mogły być decydujące, bo Mariusz potem już nie znalazł takiego swojego rytmu i próbował tylko ustrzelać na sobie. To teraz stał, tylna noga, przebrawa za wszystko, za tą walkę, za tę pracę. Jak wygląda, jak próbuje nie jest to... No co tu dużo mówić, ja też przeżywam tą walkę, nie ma co mówić. No tak, chcieliśmy, żeby zakończyła się inaczej, no ale każda walka niesie ze sobą swoje takie ryzyko. Myślę, że Maciej troszeczkę przysnął, a z kolei przeciwnik ruszył jak taran, no i tu faktycznie jeden cios mógł zmienić obraz całej tej walki. Więcej mistrzowie czasami też tak kończą. Ja, tak jak mówiłem wcześniej, kto nie walczy, ten nie przegrywa. Brawo. No, i brawo dla Mariusza, że w tym wieku stanął przeciwko temu młodemu atlecie, który dzisiaj pokazał wyższy swój. Brawo dla zwycięzcy, proszę, brawo dla Mariusza. Dziękuję mu. Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji w tej chwili fizycznej formie, no widać wyraźnie, że jeszcze te ciosy robią na nim wrażenie. Jeżeli ktoś to obejrzał dokładnie, obejrzał powtórkę, no tam były potężne ciosy, które miały wymowy, no zawodnik myślę, że...